Witam serdecznie. Dziś przygotujemy sobie przepis na kiszoną kapustę czerwoną w słoikach. Przepis jest bardzo prosty, ale trzeba technicznie go odpowiednio wykonać, więc zapraszam na film, zapraszam na ten przepis. Zobaczcie, jak to się robi, żeby kapusta nam wyszła. Więc zaczynajmy. Na początek, ja tutaj mam takie dwie nieduże główki kapusty. Na początek musimy je obrać z tych wierzchnich liści. Jeśli byśmy to robili w garnku, jakimś większym kamiennym, te liście można sparzyć gorącą wodą i później ułożyć na wierzch, na kapustę. Ale my to robimy w słoikach, także ja tych liści nie potrzebuję. Ok, tak obraną kapustę muszę sobie przekroić. Najlepiej na cztery części. Ten koniec odkroję. Tak, i jeszcze na ćwiartki. W ten sposób. Piękna mozaika, zobaczcie. Oczywiście kapusta strasznie brudzi ręce. No ale to już, tak to już niestety jest. Przy mieszaniu może użyję po prostu jakichś rękawiczek, bo naprawdę sól i ta kapusta, to po prostu można sobie ściany malować. Takie są później ręce brudne, ale to już mniejsze o to. A teraz co ja potrzebuję? Potrzebuję, tą drugą oczywiście też tak zrobię, ale teraz ja wam tylko pokażę. I to nadal wszystko jest proste, to wszystko wiecie z moich poprzednich filmów. Zetrę ją sobie na mandolinie, czy tam na siatkownicy, co kto ma, na mniejsze, takie, na cieńsze wiórki. Można nożem oczywiście też, ja mam taki sprzęt, więc używam. I teraz taki wam powiem myk, jeśli chcecie mieć bardzo mało odpadów, to nawet ten głąb możecie sobie zetrzeć, tylko wtedy na tarce o tych dużych oczkach. Ja wam pokażę, o co chodzi. Wiecie, teraz jest moda na zero waste i to w sumie jest dobra moda, fajna. Można na takich oczkach sobie zetrzeć ten głąb i wtedy też dodać do tej kapusty. Będzie naprawdę spoko. No więc ja ścieram dalej, jak to wszystko zrobię, zważę to sobie i później wam właśnie pokażę tą metodę, którą to musimy zrobić, żeby ta kapusta wyszła nam naprawdę fajna i fajnie ukiszona, z tego względu, że ona jest mniej soczysta i bardziej twarda niż kapusta biała, więc tutaj troszeczkę musimy to zrobić troszeczkę inaczej, więc poczekajcie, ja to sobie to ogarnę, u was to będzie parę sekund, a ja już sobie to wszystko przygotuję. Posłuchajcie, mam tutaj poszatkowane 3 kg kapusty czerwonej i teraz standardowo do 3 kg dodam 60 g soli, z tego względu, że na kilogram kapusty dodajemy 20 g. Do tego dodaję też kminek. Ja tą kapustę robię tak naprawdę w bardzo takim podstawowym wykonaniu. Nie dodaję marchewki, nie dodaję nic innego, ale kminek jak najbardziej. I na te 3 kg, tak z dwie łyżki można dodać. To też zależy od waszych preferencji. Nie musicie dodawać kminku. My kminek lubimy i to się na pewno naprawdę bardzo sprawdza, więc dodaję. No i teraz to wszystko musimy dokładnie wymieszać. No i dokładnie musimy teraz to wymieszać. I wiecie co? Musimy zmorzyć tą kapustę, bo ona jest twardsza od tej białej. I to właśnie o to chodzi w tych kapustach, właśnie w tych czerwonych. Ale weźcie do tego sobie jakieś rękawiczki lub coś takiego, bo naprawdę strasznie, strasznie barwi ta kapusta ręce. Chwilę musimy ją tak powyduszać. Pachnie przepięknie kminkowo. Jak ktoś lubi kminek, to polecam. A jak nie lubicie, to spróbujcie, bo naprawdę warto. Trochę w to siły trzeba włożyć, ale się opłaca. Ona wtedy puści więcej soków,
a te soki są nam potrzebne, żeby były w słoiku, żeby słoik nam się napełnił kapustą, a soki muszą wyjść do góry, żeby po prostu nie spleśniało nam to, to musi się fajnie ukisić, a pleśni to my nie chcemy, więc u góry musi być sok z tej kapusty. No i dobra, tak już wystarczy. Teraz ją równo tutaj układam i słuchajcie, zostawiam to na 3, a nawet na 4 godziny. Po jakichś tam 2-3 godzinach sprawdźcie w ten sposób, czy jest tutaj sok. W tej chwili nie ma, a ona musi po prostu puścić sok, ta kapusta, więc czekamy. Później wam wszystko wytłumaczę i pokażę, co dalej, ale teraz no musimy poczekać 3-4 godziny nawet. No i posłuchajcie, minęło mnie jakieś 3,5 godziny. Zaraz wam pokażę, ile tego soku się zebrało. Zobaczcie, tak to wygląda. Czasami jest mniej, czasami jest więcej, ale my sobie z tym poradzimy. Zaraz wam pokażę jak. Na razie trzeba to włożyć do słoików i to jest takie dość istotne. Ja słuchajcie, mam tu takie fajne słoiki, sobie kupiłem i one mają 1,6 litra, ale w litrowych też można, no jak najbardziej. No i nakładam teraz do słoiku. Najważniejsze jest, żeby te słoiki miały w miarę równe ścianki, żeby nie były jakieś tam, wiecie, beczułki czy coś tam, kombinacje, z tego względu, że my tą kapustę musimy ubić i ubijamy ją tam naprawdę, naprawdę trzeba to mocno zrobić. Dajcie, poświęćcie temu chwilę. Kiedyś dziewczyny biegały, kurczę, w beczkach, a teraz mamy mniejsze pojemności i trzeba to takimi tłuczkami poubijać. Ja trochę tak, wiadomo, takim tłuczkiem. Tu jest większy nacisk na centymetr kwadratowy jak tu, no i ten tłuczek jest taki, wiecie, okrągły. Najlepiej to by było go ściąć, żeby można było naprawdę nim tam ugniatać. Coś takiego chyba sobie zrobię z tym tłuczkiem, ale na razie posługuję się takim, jaki mam. No i wrzucam tą kapustę. Mówię, warstwami. To nie tak, że napełnicie słoik do pełna i później będziecie uduszać. Później to już nie jest to. To trzeba właśnie warstwami cały czas uduszać ten. Dusić, dusić, wbijać ten trzonek tam, kurczę. Jest przy tym trochę bałaganu, no ale to nic. To wszystko się posprząta. Nie wszystko można zrobić przez ten mój lejek, który tak dobrze znacie. No i w ten sposób musicie ubić, ja wam to chciałem pokazać, bo nie mówicie, że kurczę, ten film można by skrócić, ale ja wam chcę pokazać dokładnie, jak to się robi, więc ten słoik zrobię tak, jak powinno być, a już następny zrobię sobie poza kamerą, bo już mi tutaj piszecie, o te filmiki takie twoje długie, no ale jeśli ktoś chce później coś zrobić, to ogląda dokładnie. Słyszycie, jak ja to ubijam, to już jest takie, taki dźwięk, że tam po prostu już te soki się pojawiają. I o to chodzi. Później ten sok, który jest w misce, oczywiście wszystko musimy tutaj wlać.
Zobaczcie. Widzicie jak na dusze? Ile jest soku? Widzicie to? Poczekajcie, ja zrobię zbliżenie. Widzicie to? I tak właśnie, tak się musi dziać. Ten sok musi wychodzić na wierzch. Czasami jest tak, że tego soku jest za mało. To ja już wam teraz powiem, żebyście nie czekali specjalnie, co się robi. Jeżeli soku jest mało, no bo kapusta była jakaś taka, że po prostu, nie wiem, susza była albo coś, ta kapusta naprawdę jest taka mało soczysta, wtedy można na litr wody dodać 20 g soli, na litr wody przygotowanej, ostudzonej oczywiście, dodać 20 g soli, no i dolać po prostu do tego słoika. No wiadomo, że nie kurczę tam jakieś, nie wiem, 2 litry na słoik 3 litrowy, ale trochę można dolać, bo najważniejsze jest to, żeby kapusta u góry miała tą taką, wiecie, powierzchnię z wody i soli. Wtedy jest ok. Tutaj widzicie, już doduszą dokładnie. Wtedy jest ok. Wtedy wam pleśń tego nie chwyci, bo pleśń nienawidzi soli, a to będzie po prostu solanka u góry. I zobaczcie, ja teraz to tutaj doduszam. Widzicie? I tutaj jest tutaj ten sok. I tak to zostawię. To jest jakieś, ktoś mi powie znowu, łapnie, pchaj do słoika, ale ja sobie będę pchał, bo to jest mój słoik. Tu jest jakieś 3 cm do powierzchni tego słoika. Ja zaraz zrobię sobie następny słoik. I no i pokażę, powiem wam co dalej, bo to też jest bardzo istotne, bo wiecie, ukisić kapustę to są 2 składniki główne, ale najważniejsze zrobić to dobrze technicznie, bo jak technicznie to spapracie, to wam nie wyjdzie, albo to później po prostu pleśń to zderzy, albo Bóg wie co. Po prostu technika jest bardzo ważna. Więc no chwilę poczekajcie, sobie to ogarnę do końca i widzimy się, jak już tutaj posprzątam i wam powiem co i jak. Dobra, następny słoik. No i zobaczcie, tu mam te moje słoiki. Fajnym zwyczajem jest wytrzeć tutaj. I to nie dlatego, żeby to będziemy, nie wiem, to pasteryzowali czy coś, broń Boże. Ale chodzi o to, żeby ta pleśń, która by chciała tutaj się, wiecie, nam pojawić, żeby nie miała żadnej pożywki tutaj. Żeby po prostu walczmy z nią od początku, no bo różnie to bywa. I teraz tak. Tu zostało mi jeszcze tyle tego soku. Ja go wlewam. I słuchajcie, on jest z drobinkami kapusty. No można by to przez sitko nawet przelać, ale ja wam coś powiem. Ta kapusta za chwilę zacznie buzować. Czekajcie, muszę przesunąć. Ta kapusta zacznie za chwilę tutaj buzować. To zacznie się wszystko tutaj kotłować, bo zacznie przebiegać fermentacja. Jak widzicie, słoiki są zalane tym sokiem od kapusty, niczym innym, z solą. I teraz ta kapusta drobna, która tutaj mi powpadała, warto ją wyciągnąć z tego względu, że jeśli ona będzie, jeśli do niej dostanie się tlen, to zacznie po prostu, może zacząć po prostu pleśnieć. I tak bym to na razie zostawił. Ja wiem, że one tutaj, ta kapusta troszeczkę pływa pod powierzchnią, ale spokojnie, spokojnie. Jak to zacznie nam fermentować i ewentualnie by coś wypłynęło, wtedy można to ściągnąć. Słuchajcie, zostawiamy to w ciepłym. U mnie standardowo będzie to na parapecie, ale postawię sobie pod to podstawki. W razie czego jakby coś wypłynęło wieczka, to tylko tak sobie nakładam. Nic więcej. I tak to będzie stało, słuchajcie, no 2, może nawet 3 tygodnie. Zależy od temperatury, jaką macie w domu, tak? Ale przynajmniej tak po 5 dniach, 6, weźcie sobie coś, najlepiej oczywiście drewnianego lub metalowego, coś takiego powiedzmy, i przebijcie ją do samego dna, przynajmniej w 2 miejscach. I zróbcie to kolejne 4-5 dni, przebijcie, zobaczycie, to wylecą takie pęcherze powietrza z tego. No to tak w ten sposób odgazowujemy tą kapustę. No i co dalej? Nic.
2-3 tygodnie i mamy super, i mamy świetnie ukiszoną czerwoną kapustę. Do czego ta kapusta? Słuchajcie, surówki genialne. Jako kapusta duszona do obiadu, coś przepysznego, słuchajcie, warto zrobić. Na kanale już jest, a raczej będzie, bo właśnie siedzi w piekarniku teraz to. Będzie kurczak na duszonej kapuście czerwonej, aczkolwiek to jest robione z kapusty świeżej, ale z takiej kiszonej będzie jeszcze lepszy. Ja się już cieszę na ten przepis, który zrobię właśnie z tej kiszonej kapusty, ale musimy na niego poczekać, no przynajmniej te 2-3 tygodnie. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam na mój kanał i do zobaczenia!